Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na rozpakowaniu kolejnego Indie Boxa. Zobaczmy, jaką niezależną kolekcjonerkę przygotowano dla nas w tym miesiącu. Fafafam! Moon Hunters! Pierwsze słyszę, mam nadzieję, że będzie fajna. Ma taką fajną obwolutę plastikową. O, która schodzi z pudełka. Zanim do tego przejdziemy, widzę, że jak zawsze w środku znajdują się kolekcjonerskie karty. Może znowu będę miał jakieś gry dla was do rozdania, kto wie. Ciach, 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 tak żeby nic nie zepsuć. I sprawdźmy, co my tu mamy. Oczywiście znowu kawałeczek układanki. Brutal Legend Eddy, bez kodu. Moon Hunters Ritualist, Apophian Zeus, też bez kodu, i jak to się czyta? Savant Ascent, może? The Alchemist. I tutaj jest faktycznie kod na pełną wersję gry. Kto pierwszy, ten lepszy. Dodatkowa darmowa gra, jak zawsze, w zestawie kart się znalazła. Propsy dla autorów. I oczywiście kolekcjonerzy, którzy nie chcą otwierać swojej paczki, mogą po prostu pobrać grę na Steama i nie muszą się wtedy martwić o to, że ich kolekcjonerskie wydanie zostanie rozpakowane. Przełóżmy to na bok, zróbmy trochę miejsca. Edycja limitowana, 1457 z 5000. Jak wygrała, widzę jakieś nagrody na PAX-ie. Lokalny co-op, achievementy, soundtrack, controller, support. A legend lives. Kod kreskowy. Dobrze. Zobaczmy, jak się prezentuje w środku. W takim razie zdejmijmy obwolutę. Pudełko jest, rzekłbym, bardzo atmosferyczne, takie artystyczne, niekrzykliwe, delikatne. Prezentuje nocne niebo. A cóż mamy w środku? Wysypmy może wszystko, tak chyba będzie najłatwiej. Wszystko? Wszystko. To jedziemy od góry. Instrukcja obsługi. Jak zwykle kolorowa. Jak zwykle bardzo ładna. Jak zwykle miły dodatek. Okej. I jak zawsze również naklejki z gry, z Indie Boxa, zestaw magnesów, składniki i przepisy, jajeczko, rybka i tak dalej. Pewnie ma to jakiś związek z mechanikami w grze. Widzę, że po prostu można sobie chyba łączyć przedmioty, zrobić sobie przypominaczkę tego, co powstaje z czego. To są chyba podkładki pod napoje. Heksagonalne z symbolami z gry. Wulkan, jakiś monolit, jakąś świątynię i jakieś drzewko. Byłoby naprawdę dużo łatwiej, gdybym wiedział, o co chodzi w grze. Ale dobrze. Jest tajemniczo, jest ciekawie. Ale fajne. No jak taki duży pomnik, który jest jednocześnie USB, czyli na nim znajduje się nasza gra, a raczej jej egzemplarz bez DRM, bez zabezpieczeń. Fajne. Bardzo interesujące do postawienia na półce. Ale tak muszę przyznać, że dość skromnie w tym miesiącu wypada. Mamy księżyc, mamy broszkę z księżycem. Skromnie bardzo wypada na tle poprzednich paczek, pewnie z uwagi na wymiary tego elementu tutaj. Moon Hunters Original Soundtrack, czyli mamy ścieżkę dźwiękową, 17 utworów na płycie. Ogółem rzecz biorąc,
Jest to wydanie bardzo ładne, biorąc pod uwagę to, jaki styl artystyczny prezentuje najwyraźniej gra. Jest wszystko bardzo wysmakowane, że tak powiem. Nie ma żadnych takich wielkich, krzykliwych dziwactw kiczowatych. Wszystko bardzo ładne i przede wszystkim fantastycznej jakości, ale użytkownicy, którzy czekają na ilość bardziej niż na jakość, prawdopodobnie będą w tym miesiącu zawiedzeni, bo pudełko jest stosunkowo puste. Chociaż jakość wykonania jest naprawdę fantastyczna. No więc, to by było na tyle, jeżeli chodzi o zawartość tej paczki. Przejdźmy do gameplayu, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda Moon Hunters w swoim naturalnym środowisku. Zespół Indieboxa ma niezwykły talent do wybierania naprawdę dobrych gier do swoich paczek. Jeszcze ani razu nie zdarzyło im się nie trafić w mój gust, ale tym razem chyba przeszli samych siebie. U podstaw mamy tu grę Action RPG dla od 1 do 4 graczy w stylu Diablo, ale to złudzenie szybko ustępuje, gdy zaczniemy wkręcać się w fabułę i ogólny klimat przygody. Pierwsze skrzypce zdecydowanie gra tu muzyka i jest to chyba mój ulubiony soundtrack tego roku. Jeśli miałbym go do czegoś porównać, to byłaby to muzyka z Transistor, ale w wersji dla fanów fantasy. Grafika zaś bardzo przypomina popularną grę Sword and Sorcery i nie jestem do końca pewien, czy taka oprawa działa tu na korzyść poważnego przedstawienia świata gry, ale w moim doświadczeniu jej nie przeszkadzała. Atmosfera przygody jest bardzo oniryczna i tajemnicza. Nasze plemię czci księżyc, który pewnego dnia znika z nieba i mamy tylko kilka dni, żeby go odnaleźć. Klimat buduje nie tylko muzyka, ale i subtelne dialogi przypominające swoją konstrukcją baśń. Na dodatek kryje się tu sporo więcej niż tylko typowa mechanika hack and slashowa. Gra generowana jest proceduralnie, a podejmowane w niej przez nas decyzje wpływają na przebieg rozgrywki. Jak w starych RPGach, nasze statystyki to nie tylko zdrowie czy siła, ale też wartości bardziej duchowe. Jak w Falloutie, nasze zachowanie nagradzane jest różnymi perkami, które wpływają na przebieg zabawy. Niektóre ścieżki otwierają się wyłącznie, jeśli jesteśmy wystarczająco odważni, czy odwrotnie, tchórzliwi albo lekkomyślni. Nasz styl gry odzwierciedlany jest więc w tym, jak zachowuje się nasz bohater. Rzuciłem też szybko okiem na recenzję. Jedną z największych krytyk przygody jest fakt, że jest to gra stosunkowo krótka, ale też celowo, bo z każdym przejściem odblokowujemy dodatkowe elementy rozgrywki i postaci. Zakładam więc, że celem autorów było stworzenie wielorazówki, do której wraca się chętnie i często. Innymi słowy, wsiąkłem, więc polecam wszystkim wypróbowanie Moon Hunters i jak zawsze dziękuję Indieboxowi za wykazanie się zmysłem poszukiwaczy dobrych, ale mało znanych gier. To w sumie wszystko na dziś, więc trzymajcie się ciepło i zobaczymy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia!